Cześć, witajcie, tutaj Xalion, to jest kolejny odcinek z OMSI 2. I dzisiaj, ku waszemu w sumie zdziwieniu raczej, jedziemy sobie nie Mercedesem, nie Solarisem, a jedziemy sobie Neoplanem. Neoplanem, także w sumie to też moja pierwsza podróż, nawet nie wiem jeszcze jak go uruchomić. Mam nadzieję, że mi się uda. O, ja jebie. No dobrze. No dobrze, okej. Xalion, nie panikuj, wszystko będzie dobrze. O kurwa. Jak go włączyć? O. Działa se. Teraz czym? Dobra, tu mamy hamulec. O, o, rusza się, dobrze. Jak już się rusza, to jest dobrze. Teraz przydałoby się zablokować sobie drzwi, których nie chcę otwierać. Ale niestety nie widzę. Chyba będzie to. To jednak nie było to. No nic, będziemy sobie otwierać dwie połówki najwyżej. 2 minuty do odjazdu, trzeba by się pospieszyć. Ogólnie wyjeżdżamy sobie... O kurwa. Wyjeżdżamy sobie z... tego. Z domu kombatanta. I jedziemy sobie... na Kołtaja właśnie. No nieźle. Kurde, ale jajca. Ładnie, 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 ładnie. Tu mi się kabelek zaplątał. Ho, ho, ho! Jakie zajebiste dźwięki. Karwa, kawunia. Cześć, cześć, siema. Mam nowy autobus. Cóż, poczekamy sobie tutaj na... żeby sobie ludzie tam posiadali ładnie, tak? Zrobimy sobie screena pięknego do miniaturki. O, tutaj na przykład taki sobie zrobię. Kołtaja, cyk. Screen zrobiony. Znowu sobie włączymy podpowiedzi. O, fajne, 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 podoba mi się. Taki fajny, stary, a taki fajny, nie? Znaczy światełka bym sobie może włączył. W sumie. Zaraz znajdziemy tu. Zaraz znajdę światełka. Ne. Ogólnie chyba będzie im zimno. Ale niestety muszą mi wybaczyć, ale ja nie potrafię włączyć ładniejszej pogody. Grzania też nie umiem włączyć. I świateł też włączyć niestety nie umiem. Także no cóż. Jeszcze chyba ten chłopak sobie wejdzie. Budy dog, jaki miał w ogóle głos, nie? Dobra. Zawijamy się stąd. Kurde. Ale kopytko nawet ma. Kopytko nawet, powiem wam, ma. Ładnie idzie. Halo. O! Światła! Działają! Zajebiście. Może sobie zrobię nowego screena teraz. Cyk. Już sobie wszystko działa. Teraz tylko jeszcze... dobra, i można dalej jechać. Taki kurczę... niespodziewany odcinek, nie? To teraz...
troszeczkę nie ogarnąłem na początku, ale dajemy, lecimy dalej. Jak już światła działają, to jest zajebiście. O, chłopie, ale poszedłem. Czy wy to widzicie, co ja? Ja jechałem z otwartymi drzwiami, nie? Dramat. Dramat. Już wiem, co było nie tak. W sensie... Ten autobus coś nie reaguje na szybkie wciskanie tych przycisków drzwi. Halo. No, teraz poszły wszystkie. Ale dziwne, że nie mam blokady poruszania się. No nic, czekamy sobie. O, no to już mi się naczekali. Ogólnie opóźnienie jak było, tak jest, także tym się akurat nie przejmuję. To był chyba przycisk na żądanie, tak mi się wydaje. No tak, 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 bo tutaj się pojawiło. Okej. Nawet to fajnie jedzie. Ma bardzo ładny dźwięk silnika. Podoba mi się. No i ładny dźwięk retardera. Fajnie, 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 fajnie. Opinia jak najbardziej pozytywna. Tylko muszę zobaczyć, czym się będzie blokowało te drzwi. I spoko. Po prostu nie chcę, żeby mi się otwierała tutaj ta ścianka, nie? To skoro w tym mi tak dobrze idzie, to sobie jeszcze będę testować inne autobusiki w takim razie. Jakieś te... No dużo sobie jeszcze... No w sumie tak, no teraz to będzie jazda, powiem wam. Teraz to będzie jazda. Patrzcie, jak on się w ogóle ładnie rozpędza z tej górki, ja jebie. Leć tutaj, patrz, tu. Na łeb, na szyję.
No. Z tej góreczki mi poszło całkiem fajnie. Wszyscy? Chyba wszyscy. Ja sobie poczekam, dopóki mi nie zgasną, chociaż kurde, nawet się nie gasną, no. Ale to był niezły fail. To było dojebane, co tam zrobiłem. Może jakimś Ikarusem się na przykład przejedziemy starym, no. To widzę, że już plany na następne odcinki mam. W ogóle jak się jedzie od tej strony, to zupełnie inne miasto. Totalnie. Zawsze jechałem w tą stronę, skąd a ja na inne tutaj te trasy, nie? Ale kurde. No fajnie. Troszkę zaspał, to mu troszkę potrąbiłem. Pogadaj sobie tam, skór. Już będziemy teraz po czasie. Jeszcze w końcu koniec z opóźnieniami. Ogólnie szkoda, że tutaj na desce rozdzielczej nie ma nigdzie oznaczonych właśnie, czy są drzwi otworzone, czy nie. Nie, myślałem, że ktoś pukał, na szczęście, nie? Gościu, jedziesz, nie jedziesz, bo nie wiem, no. Chyba sobie dał spokój. Niemcewicza. No i tak jak tam z kolei nikt nie wsiadał, po
poprzednim odcinku, to tutaj z kolei nikt nie wysiadał na tym przystanku. Ale na konta już ktoś będzie musiał wyciąć, bo mają. Bo mam ich na pacę, że tak powiem, nie? Tylko gdzie tutaj jest zjazd dla wysiadających? A chyba gdzieś tam dalej. Patrzę, patrzę. Techniczny. No to co, no podjedziemy im tutaj, nie? Nie kombinujcie tam. Wysiadają? Wysiadają. Dobrze, no nic, także w tym odcineczku to byłoby na tyle. Przejazd sobie nowym neoplanikiem, czy nowym neoplanikiem. Całkiem fajnie się jechało, także to mi tylko dało do zrozumienia to, że faktycznie te starsze autobusy też mogą być bardzo przyjemne w użytkowaniu. Przynajmniej ze strony kierowcy. Także no nic, dzisiaj się z wami żegnam. W następnym odcinku może też się przejedziemy takim klasycznym bardziej autobusem, zobaczymy. Także cóż, OMSI w poniedziałek, inne serie tam w inne dni, tam wiadomo The Forest, X-Pack i tym podobne. Także łapki do góry, mile widziane, do zobaczenia, trzymajcie się, no i cześć!